Dzisiaj polecimy po całości największym wariatem, jakiego najprawdopodobniej zgram w rozgrywce, czyli Renegade. Dodatkowe dwa projectile. Projectile piercują dodatkowy target. Mamy plus 10% damage za każdy inny tier 1 item, który posiadamy. Nie rozumiem, jak to działa, czy to ma być, że te wszystkie szare itemy, to wtedy mamy większy damage, coś w tym stylu, nie wiem. Nie możemy zakładać mele broni, czyli nie będę ich najprawdopodobniej dostawał. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mamy 400% mniejszy damage, jak i 50% mniej akurasji. Plus procentowe damage modifications są zmniejszone o 80. To brzmi jak jedna wielka, ciężka tragedia, ale chcę to spróbować zrobić. Więc teraz tak. Co najprawdopodobniej będę chciał robić na tym ranie? Grać Elemental i Range. Nie będę chciał najprawdopodobniej grać Range jako Range, nie Ranged Weapon. Ponieważ Ranged Weapon będzie nam trudno podbić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mój damage jest minus 400%, jednakże damage modifications to... Chociaż nie, może to nie będzie tak działało. Ale Dota może nie będzie... Wiecie co, na razie może po prostu bierzemy Ghost Sceptra. Po prostu bierzemy Ghost Sceptra, zobaczmy jak to będziemy bić. Ja się już boję. A no tak, trafić jeszcze z tego to może być problem. Okej, okay, nie jest trudno z zabiciem ich. To jest chociaż taki plusik. Ale no, już widzę jak fajnie nam tutaj kolega celuje z trafianiem do naszych przeciwników, więc to będzie naprawdę jeden wielki kosmos, jeżeli chodzi o poziom troszkę, nawet levelu nie wbijem jednego. Kupiłem od razu Ghost Sceptra kolejnego i to chociaż nie, może nie chcę go kombajnować? Plus 0 aktualnie, no czyli to jest... Chyba to tak nie działa w takim razie jak myślałem. No to chyba nie działa tak, czyli tier 1 item, czyli to ma chyba najwyższe tiery broni. Że to jest jakby tier 4, a to ma być na tier 1. W ten sposób to liczą tiery. No w każdym razie, bierzemy sobie w ten sposób. Czemu nie połączyłem tych dwóch broni? Ponieważ my chcemy mieć tutaj jak największy taki spread. Właśnie każda z tych broni ma być takim pseudo shotgunem. Przynajmniej tak rozumiem zamysł tego runu. Że mam latać dużo projectile'i, które mają po prostu robić ten efekt shotgunowania na blisko. Bo jak widzimy, no te nasze liczby damage'owe nie są zbyt wielkie. Są bardzo małe. Ale w momencie, kiedy się to wszystko shotgunuje, to nawet zabijamy tych przeciwników. A tego nie chcemy, recyklujemy to zdecydowanie. Tutaj sobie dodamy... A może engineering będzie dobry? W sumie możemy pójść też pod maszynki. Nie miało być napisane, że jest minus 400 damage, czy coś w tym stylu? A to jest tylko minus 80? Ha. Huh. W takim razie może nam się opłaca range damage być. Poczekajcie. Minus 400% damage'u. Widzicie to? A działa minus 80%. Ha. Huh. Nie rozumiem w takim razie tego, ale nie będę rzekał. Nie będę rzekał. Bierzemy sobie Shreddera, jak i tego Gana. Ty, czemu to ma tak? Widzicie to? Jest jego twarzyczka. Tak chyba zawsze nie było. Nie wiem. Jestem zgubiony. O mój Boże, ile projectile już lata. Jeszcze jakbym miał do tego... Ja już widzę tę moją przyszłość. Rakietnice jakieś, coś w tym stylu. I to będzie atakowało milionem rakiet dookoła. Tylko jak ja będę miał zabić nim jakkolwiek elitki z damage'em, który posiadam. Bo niby widzieliście, że wziąłem ten range damage. No nie odczuwamy tego zdecydowanie. Ale może to ma jakiś sens. Może to ma jakiś sens i w praktyce to jakoś zadziała z czasem. Kto wie. Wezmę sobie znowu range damage. Czemu by nie? O, pies mój szczeka, tak. Dzięki, Miko, że tam poszczekałeś. Weźmy sobie engineering znowu. Widzicie, tam hajs, to mamy jego twarzyczkę. Pomimo, że to jedno i drugie zabrał hajs. Weźmy sobie pistol. Nie rozumiem zbytnio. Plus 10. Different tier 1 item. To chodzi o tier 1. To będzie boostowało. Ja chcę wszystkie itemy skupować. Wszystkie najniższe tier 1 itemy. Okej. Widzę w takim razie plan na naszą rozgrywkę. Lecimy bez zatrzymywania się teraz i kupujemy wszystko, co widzimy z twarzyczką Renegade'a. Czyli teraz już wracamy do takiego myślenia, trzeba przeżyć.
Nie myślimy już o tym, że może być ciężko. Nie myślimy już o tym, że może być mało damage'a. Nie, nie, nie. My już wiemy, jak ten damage zdobyć. No nie rozdzieliłem na początku coś takiego jak item i weapon. To był mój problem numer jeden, jednak myślenie nie należy nigdy do moich najlepszych stron rzeczy i tak dalej. To bierzemy, oczywiście to biorę, oczywiście to bierzemy. No czemu miałbym tego nie brać, tak? To ja mam z tego kolejną rzecz. Bierzemy shuriken na tym, bierzemy to potem, żeby mieć oczywiście tutaj lokujemy to, żeby mieć potem do naszego boostu. Zobaczymy, bo teraz będziemy odczuwać. Zobacz, ja już chyba widziałem liczby nawet, a nie, to może być, że było 1 i 4, bo myślałem, że już widziałem liczbę 14. Chociaż może teraz znowu widziałem 14. To jest 14, czyli już jakaś z naszych broni bije po 14, a my dopiero się rozkręcamy. Ja nie będę nawet myślał o tym, co nam dają te itemy, nie będę zbytnio patrzył, co dają nam te itemy, po prostu ja muszę wziąć. Muszę mieć ich jak najwięcej. I jeżeli dobrze rozumiem, one się liczą tylko i wyłącznie w momencie, kiedy są po prostu tymi szarymi itemami, czyli jeżeli będziesz coś te dwójką i tak dalej, to już nie będzie nam dawało takiego bonusu. Ale to tam z czasem przyjdzie. Samo, tak, jeżeli nie będą dawać tego bonusu naszej postaci, to i tak będę dał bonus tam po prostu, więc czemu nie? Stąd sobie będziemy oczywiście attack speed, stąd będziemy sobie damage. Teraz tak, chcę połączyć to w całość, chcę kupić to, chcę kupić to, te dwie rzeczy chcę locknąć, zostawić kliknięte. Oj, zaczyna się, oj, zaczyna się. Ja już widzę, jak te liczby rampują. Jak ja widzę, że już częściej widzę, jeszcze raz widzę, na przykład szóstki, dwunastki, czternastki, to czuję, że się rozkręcamy. Że to już oni muszą się zacząć martwić. Że on załapał, co ma zrobić. Że on już wie, czego ode mnie oczekują. I to się będzie łączyło w jedną wielką masakrę w naszym świecie brotatowym. Chyba, że zginę. Chyba, że zginę. Chyba, że zginę, to wtedy będzie ciężko. Bo jednak lata tutaj dużo bardzo kulek, a ja sobie wolę gadać i tak dalej. Potem jeszcze no, nasza celność nie jest taka najlepsza, tak? Ja mogę wciąż misować. Jest git. All good. Oczywiście, że to bierzemy. Nie, nie, może tego nie chcę brać? Nie, wezmę. Tylko potrzebujemy harvesta zdobyć. Żartowałem, żeby damage. Żartowałem. To. I to będzie harvesting na potem. Pomimo tego, że melee damage i range damage się zmieni. No melee damage mamy gdzieś. Range damage może troszeczkę nas zaboli, ale to znajdziemy potem w przyszłości. Plus jeden do range'a nosowy. Dobra, zniszczę to. Dobra, zniszczyliśmy naszego aliena, bo jednak tych alienów tutaj się będę mógł troszeczkę bać, bo trafianie w nich nie będzie aż tak proste, więc trzeba, jeżeli widzimy spawner aliena, lecimy w jego stronę i go po prostu likwidujemy. Okej, okay, żebym górnym logu 7 zrobił, to mi się nie podoba. Próbujemy w takim razie może przeżyć, uciekać, oddychać. Tu się drugi tworzy, niedobrze, po raz kolejny. I zgaduję, że gdzieś zaraz zrobi trzeci i wtedy to już w ogóle... O, jest tutaj nawet. Dobra, zniszczyliśmy chociaż tego. Chociaż wydaje mi się, że poza ekranem może jakiś też się nowy pojawić. To właśnie się pojawi dosłownie na mojej mordzie. Jezus. Jezus, 5 sekund. Dobra, nie, 5 sekund powinniśmy przeżyć. No, nie chcę krakać, ale nie powinno być problemu. Let's go. Bierzemy to. Bierzemy to. No i właśnie, mam teraz ręcz damage, więc nie muszę o tym martwić już. To. To, żeby już zaczął się stakować i bierzemy... Nie, to nie będę chciał, to będę chciał. A więc ile mam już w ogóle naszej postaci damage'u? Plus 100. Zaraz. Widzicie, minus 55, ale tu jest... Ja już nie wiem, jaki mam damage koniec końców. Ja nie wiem, jak czytać mój damage. Nie wiem za nic, jak czytać mój damage i to mnie troszeczkę zaczyna denerwować, bo... Na czym mam się sugerować? Liczbą na naszej postaci, którą mówię, że mam to plus 100, czy liczbą na liczniku po prawo, na które jest minus, czy liczbą... Nie wiem czego, no widzę w praktyce, jak wygląda ten damage, to tym się mogę sugerować, jednakże... Miałem nadzieję, że jak zobaczę plus 100, to już znaczy, będzie oznaczało, że jestem na przykład na plusie na tych statystykach, a to jak nie jest ta statystyka, bo to nie jest ten jakby procent, tylko to jest jakiś damage plus coś... Nie rozumiem. Ale jakoś to dzisiaj z czasem zrozumiem. Jezus Maria, swędzi mnie coś na plecach, a ja muszę uciekać tutaj. Co to jest za heca? No i takie te... O nie, 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 proszę, 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 spróbujcie, spróbujmy to przeżyć. Nie, 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 nie.
Było za blisko, było za blisko. Naprawdę to było za blisko już. Damage 12. Knockback zdecydowanie. Lemoniada zdecydowanie. Medical Gun zamiast któregoś. Szczerze, zamiast Pashadu napić, albo zamiast Shreddera. Shreddera i tam ten... wiesz co, no zamiast Shreddera. Zamiast Shreddera to bierzemy, rolujemy. Żadnego T1 itemu nie daje. Żaden T1 item, no trochę taki żart. Tak. Szkoda, że w takim razie punkty w engineering wziąłem, bo ja nie mam żadnych engineeringów i tak dalej. Chyba tak, możemy lecieć. 9 fala. Pamiętajcie, 11 fala to jest taki jakby główny test, bo tam będzie elitka. Tam będzie najciężej. Nie będzie tam żadnego przebacz. Tam jeżeli popełnię błąd, koniec. Tutaj w sumie też może to się wydarzyć o wiele wcześniej, a ja sobie mówię o przyszłości, no ale... wiecie, co mi chodzi. Cię mam nadzieję, że wiecie. Bo ja nie wiem. Ja zaczynam panikować. Nie! Nie daszuj we mnie. Zakaz masz. No touching. No blisking. Poczujmy się, jakbyśmy dalej byli w erze covidowej. Nie można podchodzić. Mówię, że bym chciał wrócić do tego, chociaż... Nie, chociaż. To mój mózg troszeczkę za wolno zareagował. Nie chciałem do tego wrócić, ale tutaj na ten moment chciałbym chwilę, żeby się nikt po prostu do mnie nie zbliżał. O, na tej zasadzie. Zobacz, że mogą, dobrze. Może być jakiś nowy T1 item. Którego jeszcze nie mamy. Okej. Ooo, git. Jest dobrze. Tego w sumie chyba nie mam, więc ja mogę to w sumie wziąć, czemu by nie. Armor. Ammo. To możemy wziąć. To możemy wziąć. Minigun nam się przyda, więc musimy to przeżyć tę falę. To nam się przyda, bo ja mam mały damage piercingowy już. I maszynka. Nam się też przyda, te wszystkie trzy rzeczy potrzebujemy. Tylko najciężej będzie oczywiście, znaczy moim priorytetem będzie minigun. Bo z nim wydaje mi się, że będzie taki największy chill, jeżeli chodzi o możliwość clearowania. Wiem, że minigun będzie bił mało, jednakże dużo. Dużo, wszędzie i szybko. I to można stratować. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak może być. Że jak nie będzie... nie wiem, co wtedy zrobimy. Tylko nie wiem, czego ja się będę chciał w ogóle pozbyć zbroi moich. Może tego pistoletu jednego? Bo, no, co mi po pistolecie w takiej sytuacji? Oj, spokój z tym daszowaniem do mnie, błagam was. Do boku, tutaj drzewo niszczymy, tutaj trzeba tak. No ogólnie sobie cała z HP ładuję, zapomniałem też, że mam cała z tego Ethirala. Więc fajnie. Jak tam się sami ta statystyka wbije, to przyjemnie, tak. Że te nasze statystyki jeszcze tam rosną. Okej, dobra. Niedobra. Jest ciężko, range damage zdecydowanie. Laser gun mi nie duże, ja chcę ten laser gun zostawić najprawdopodobniej. Nie potrzebuję shotgun, nie potrzebuję jego dodatkowych projektali, tak mi się wydaje. Więc minigun. I nie weźmiemy nic więcej. Nas po prostu nie stać. Mogę raz rolnąć. Coś się nam pojawiło. To jest dla nas upgrade. Nie chcę tracić więcej speeda, ja już mam minus 4. Nie wydaje mi się, że mogę na to pozwolić. Zobaczymy. 11 fala. To może być nas problematyczne. Ja wiem, że mam dużo projectali z minigana. Teraz, gdzie jest boss? Where's boss? Czemu się elitka nie pojawiła? Znaczy, nie chcę jej, ale... Czy ja coś doczytałem? Czy ja się zapamiętałem? Czy postacie mają różne spawny elitek, a ja nawet o tym nie widziałem? Myślałem, że wszystko tak same. O mój Boże. Pamiętacie, jak mówiłem o tym miganie, że będzie fajnie czyścił? Wyobraźcie sobie, co by było się działo bez niego. Ja wiem, że on mały damage, ale ilość bulletów, ilość fire rate i tak dalej, to na pewno pomaga strasznie. Oj. Dżabo jest tutaj. Pamiętajcie też, że sobie zwiększymy piercing damage też w przyszłości. Po tej rundzie najprawdopodobniej. Więc też tam troszeczkę pomoże ten damage tutaj, żeby wzrósł. Lecimy, czyścimy ile się da. Dobrze. Jeden box, w którym mamy gambling token. Nie chcemy tego. Stąd weźmy sobie damage.
Stąd weźmy sobie fire rate. Teraz tak. Chcę stracić speeda, bo to będzie spowolniał przeciwników. Chcę zwiększyć piercing damage. Chcę dodać tureta. Chcę rolnąć. Chcę kupić cute monkey, który powoduje, że mamy szansę na spikowanie HP kosztem naszego range damage'u. Chcemy to, zdecydowanie. Pistol dwójka. Zdecydowanie chcemy. Wycofujemy to. Z tych rzeczy nie będę chciał ani jednego drugiego. Mogę raz zarolować. Stąd chcemy lokować czapkę. Laser gun. Chcemy, ponieważ będę mógł bić upgrade. Nullify the damage of one hit taken every wave. Starszy szybko mi to zejdzie. Ale szczerze mówiąc, trzeba mi o tego nie lochnąć. Tutaj mamy mniejszy damage, mniejszy ilość przeciwników. Nie chcemy tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 12 fala. Ja skupiam się znowu na tym, na liście tego, kiedy może być elitka. Muszę sprawdzić po rundzie, po prawo, na dole. Bo może tu jest coś nie tak z elitkami, może jest inaczej z nimi. Ewentualnie może to była, powiedzmy, elitka taka, tylko bardziej elitarna fala, że na przykład dużo przeciwników ma być i tyle. Nie wiem. Nie wiem. Zaczynam coraz mniej odczuwać to, że nie trafiamy. Tak, to akurat, które na początku było odczuwalne, tak, że na przykład potrafiłem, musiałem podchodzić przez na bliziutko do przeciwnika i się do nim przetulić, żeby trafić, przestałem to odczuwać. Więc jest o wiele już przyjemniej na ten moment. Ciężko wciąż, ale przyjemniej. Przydałby nam się o wiele większy knockback jeszcze. No, gdybym trafił teraz do knockbacka większego, żebym mógł jeszcze bardziej odpychać przeciwników z tego minigana, byłoby cudownie. Ale wszystko w swoim czasie. Może nam się jeszcze trafi. Może nie będzie nawet potrzebny. Może zdobędę jakąś broń, która będzie miała knockbacka. Nie wiem. Damage. Tak. Tego nie chcemy. Nie ma opcji. Nie ma opcji, żebym to wziął. To możemy. Flint Thrower nie chcę brać, ponieważ to jest burning damage. On nie będzie dla mnie tak fajnie działał, jak mi się wydawa, jak się może wydawać. Nie biorę tego. Elitka jestem 15 fali. Nie chcę brać Peacocka. Lokuję Medical Guna. Ja tego Medical Guna wezmę najprawdopodobniej z następnego pistolu. Mam HP Regeneration na małym poziomie. Więc musimy jakoś na to zareagować. Bijcie, dobrze. Te macki najpierw jakbyście zestrzelili, bo one biją tymi laserami, które powodują, że ja się troszeczkę tutaj gorzej ruszam. Okej, okay, dziękuję, dobrze. Kto strzela tymi kulkami? Kto powoduje, że te kulki latają? Jego muszę się pozbyć też. Widzę, na środku są, latają. Opa, dobra. Super. Te latające głowy, które utrudniają nasze żywoty. Ej, nie daszujcie we mnie w taki sposób, jak ja stoję pomiędzy laserami, okej? Okay? Wszystko, ale nie w takich momentach, gdzie muszę stać. Bo to jest, proszę, taki brak kultury. No taki minimalny, taki wiecie, no... Że trzeba znać swoje limity. Chcemy się bić i tak dalej, ale zasady fair play. Nie ma coś takiego jak zasady fair play w tej grze, wiem. Ale chociaż chcę, żeby takie coś było. Kitchen spremiałem, nie. Nie, powiedziałem, że chcę mieć większy knockback właśnie. Damage. Rocket launcher. Moi drodzy, chyba w tym momencie się pożegnamy z naszym Ghost Scepterem. Albo z Shurikenem. Wiem, że to jest te trójka. Ale no. To i to. Na pewno to nie wezmę. Nie ma opcji, żebym z tym spróbował. Nie. Wiem, żebym dostał damage, ale nie. Range attack speed. Why not? Laser gun. Lokujemy. Lecimy. Fala 14. Boję się, te rakiety mogą naprawdę robić wielką zadymę teraz, mi się wydaje. Wiecie, czego potrzebujemy? Rikoszetu. Że w momencie, kiedy nasze pociski coś uderzają, one się jeszcze odbijają do kogoś. To wtedy nam spowoduje, że będziemy mieli clear nie z tej ziemi. Mam przecież 50 milionów pocisków, które latają ode mnie. Jeżeli one jeszcze wszystkie będą się odbijały do kogoś innego, wybrać sobie masakrę, ten clear, ten damage potencjalny, wydaje mi się to niesamowite, szczególnie z rakietami, gdzie będzie mi tych rakiet przecież tworzyło kilka, tak? Więc te kilka rakiet się odbije.
Te kilka rakiet poleci w inne targety. To doda AOE nam na prawo i lewo, wszędzie. Potrzebujemy tego. Zdecydowanie tego potrzebujemy. A co najlepsze, jestem coraz bliżej tego, żeby wyjść z naszym damage'em na plus. Tym naszym procentowym. Plus, nie wiem, czy nie mamy jakiegoś plus 200 już damage'u z T1 itemów. A oczywiście mamy minus 200, znaczy minus 400, więc powiedzmy jesteśmy pseudo połowie tego. Okej, okay, lecimy dalej, lecimy dalej. Pamiętajcie, teraz będzie boss, elitka. Bierzemy to. Damage against boss and elites. Bierzemy. Nie ma zastanawiania się. Bierzemy laser guna. Ja wiem, że tutaj by nam dało damage i tak dalej, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Musiałem laser guna zapytać. Uwaga, elitka. Jest tutaj. Nie wiem, co robi. Aha, to jest mucha, dobra. Nie umiem wygrać z muchą ogólnie. Jeszcze ani raz z nią nie wygrałem. Bo ona potem zaczyna tak targetować głupio kuleczkami, że to jest dla mnie po prostu niewyobrażalne do unikania. Okej, okay, zmiana. O właśnie. Musimy się może tutaj w sumie kręcić, obok mojej maszyny. To może jakoś to nam pomoże przeżyć. Tylko, że ta mucha ode mnie uciekła stąd. Trzeba do niej iść. Okej. Okay. Bo ja chcę od niej, ja chcę z niej item, no nie? Elitarny dostać. Więc trzeba ją spróbować zabić, ale też muszę przeżyć. Więc trzeba znać swoje priorytety. Moim priorytetem jest przeżycie. Nie elite item. Tańczymy. Labada. Było gorąco. Harvesting. Mogę sobie pozwolić, żeby to wziąć, więc tam się nic nie, tam nic nie da. Nie wiem, czy mam czar... Ach. Weźmy to. No. Nie. Tak. Lock to lokujemy. To lokujemy. To nam nie da damage'u, ale da nam fajne statystyki. Więc muszę jedno i drugie wziąć. O nie. Czerwone. Buffy. Ale progres mam jeden. Tak powiedziałem, jeszcze nie trafiłem na tą muchę dwa razy do tej pory. Nie wygrałem z nim jeszcze. Teraz przeżyłem chociaż, więc dla mnie to też jest sukces. Mały bo mało, ale jest sukces. Chyba drzewo. Git. Znaczy git, nic z niego nie wyleciało, więc żadne git. Dobrze miałem tą maszynkę z leczeniem. Wydaje mi się, że ona nam troszeczkę pomogła z przeżyciem. Że gdyby nie ona, miałbym za małe regeneration, czy potencjalne lifesteal. No to też się próbuję kręcić w tej okolicy, tylko no... Czerwone shieldy troszeczkę to utrudniają. Bo jednak damage'u więcej trzeba aktywować. Okej, okay, fajnie, skrzyneczka. Fajnie, bo jakbym dostawał coraz więcej itemów, których jeszcze nie mam, o ile są takie. Ale dowiem, że są. Więc im więcej itemów, których jeszcze nie miałem, to fajnie. ML damage może nie. To chcę. To chcę. To chcę. To lokujemy dalej. Piercing damage na przykład. O nie, to znowu elitka jest. I to jeszcze ta elitka, która zniszczyła nam nasz poprzedni run. Ja nie wiem, gdzie jest moja maszynka do leczenia. Nie mogę jej znaleźć, tu jest. Tu ona też parę projectali przez to strzela, jak patrzę. No to działa nawet na maszyny. Fajne, fajne. Okej. Okej. Ojojoj. Zaczynam strzelać coraz szybciej. O Jezus. Oj, oj, oj. Bo tu są jeszcze te macki, które mi utrudniają i patrzę też na nie. O nie, moje życie. Byłem tak blisko zniszczenia tej elitki, a teraz jestem... Nawet, nie jestem nawet blisko jej jako fizycznie. Okej, tu jest. Dawaj, dawaj ją. Mam ją. Mam elitkę. Mam elitkę. Armor, crit chance, HT... Armor, crit... Bierzemy to. We take those, we take those. HP regeneration, żeby wyrównać do zera, zarąbiście. To też. Insane, insane luck. Nam się nie przyda tutaj nic. 5 golda nam zabrakło do tego ołówka. 5 golda. I też Ghost Scepter, ogólnie nam dało, 27 życia już nam dało, więc sporo. Sporo czasu z tego zyskaliśmy. Oj, 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 oj.
Teraz troszeczkę się mniej boję o damage, który będziemy otrzymać, ponieważ dobiliśmy sobie sporo armoru. No ale to wciąż nie jest tak, że mogę sobie stanąć miejsce, tak? Więc musimy unikać wszystkiego, co tutaj się rusza. Niszczyć mózgi operacji. Coraz mniej czerwonych tarcz musi być. Jakbym bounce'a dostał, no błagam was. Bounce to jest taki beast item na ten moment. Też nie wiem, jak działa bounce w momencie, kiedy mam piersa, żeby przypadkiem się jakoś nie zaczęło bugować. Wciąż insane to by było, moim zdaniem. Bounce ricochet, no już tam jedno. Nieważne, jak to się tam powinno nazywać, tak? Jezus Maria, moje życie. Bo przychodzą te kosmity, których nie zapraszałem. Nikt was tu nie chce. Sio, nice. Lifesteal, więcej przeciwników niż harvesting. Zaryzykujmy. Rocket Launcher, znaczy Nuclear Launcher by nam się teraz tak przydał. Lokujemy to zdecydowanie. I musimy dać się młodzie tyle hajsu to będę. Let's go. Już nie wiem, czego się pozbędę, tak szczerze mówiąc. Najprawdopodobniej, nie, no wiem czego. Sceptra z życiem, bo nie będę tego potrzebował po tej fali. Ja będę potrzebować największego damage'u, więc... Wiemy na pewno, co bierzemy. Gdzie jest maszynka do leczenia tu? Okej. Okay. Wow, 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 spokój, spokój, spokój. Spokój, spokój, spokój. Spokój, spokój. Ale oni tankują. Ale oni tankują. Ale oni tankują. O mój Boże. Nie podoba mi się w sytuacji, w której się znajduję. Muszę uciekać. Muszę jakoś przebiec przez nich. Dobra, wracamy do leczenia. Tak, na chwilkę chociaż. I znowu uciekamy. Tutaj dodge. Dobra. Przechodzimy przez to. Zbieramy hajs, zbieramy hajs, zbieramy hajs. Zbieramy tam nukleara i jeszcze może potem coś rolnąć. Range damage. Więcej armoru. Na pewno nie potrzebujemy, to jest 20 fala teraz. Więc to recyklujemy, bierzemy to. Nie stać mi już, więc coś musi się tutaj pojawić. Harvesting mode damage, super. Świetne. Niesamowite. To bym mógł tutaj kupić oczywiście, gdybym miał hajs, ale nie mam, więc uwaga. Jak wygląda nasza postać na ten moment? Plus 300. Damage procentowy jest w końcu na plus 2, więc dla nas lepiej. Damy radę, wierzę w to. Go wave 20. Go wave 20, pamiętajcie, dwóch bossów jest. Mój damage bossy nie jest jakiś świetny. To trzeba sobie od razu powiedzieć, tak? Trzeba mieć to na uwadze. I pamiętajmy, 20 fala nie ma jeszcze takiego jak przejdziesz sobie poprzez zrobienie po prostu przeżycia 20 minut, nie? Musimy ich zabić, co pamiętam. Jeżeli nas damage nie będzie wystarczający, jesteśmy w dupie. Ale na razie wygląda to nawet obiecująco. Chociaż może niekoniecznie zobaczę, ile mam czasu. Ja muszę się do nich zbliżyć, ja muszę się do nich zacząć przytulać. Dobrze. Niech tamten sobie próbuje uciekać, w teorii. Ten do nas będzie podchodził. Okej. 30 sekund. 30 sekund. Panie i panowie. Jeden z bossów. Powinien zginąć, no, dawaj. Zginął. Leczenie mamy, ze skrzynki. Teraz tego trzeba ganiać, bo on ucieka. 12. Let's go! Trzeci Danger 5. Lukowałem sobie księżniczkę. 1 HP regeneration for every different tier 1 item you have. Plus 30 na ten moment. Minus 2 HP regeneration for every different tier 4 item you have. Minus 2 na ten moment, ponieważ mamy jedynie to. Oj, było ciężko, ale zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to.
Wydawało mi się, to jest, że to będzie niemożliwe, że ja zanim robię jakiś Danger 5 kolejny, to będę musiał znowu posiedzieć z miesiąc w tej gierce. Na szczęście udało mi się zrobić ten odcinek i na szczęście udało mi się zrobić ten wynik. Więc cóż, no to było też, jeżeli chodzi o Brutal Ethos, udało nam się zrobić na Renegade Danger 5, więc jeżeli wam się podoba, łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Zobaczymy, czy, kiedy wrócę, z czym wrócę, jak wrócę, czy ta gierka, czy inny run, czy cokolwiek innego. Może znowu będzie cisza, nie wiem. To ma tyle, no się z tym żegnam. Siemanko, peace, yo!